Witam Was serdecznie. Dzisiaj mam dla Was przepis na prosty i szybki sernik wielkanocny. Składniki jak zawsze znajdziecie w opisie. Zaczynamy od przygotowania kruchego ciasta. Do miski, miksera bądź malaksera dajemy mąkę, kakao, cukier, proszek do pieczenia, cukier waniliowy, masło oraz jedno jajko, o którym niestety na początku zapomniałam i w trakcie miksowania przypomniało mi się i wrzuciłam go jeszcze do środka. Wymieszane ciasto przekładamy do miski i zagniatamy. Bierzemy sobie teraz kawałek ciasta, musimy go rozwałkować i z niego będziemy teraz wycinać wielkanocne wzory. Wycięte wzory odkładamy sobie najlepiej na bok. Resztę ciasta wykładamy teraz na dno formy. Możecie to zrobić ręcznie, bądź zaczyć na tarce. Teraz musimy przygotować masę serową. Twaróg przekładamy do miski. Dodajemy cukier. Cukier waniliowy. Budyń. Oraz jajka. Wszystko dokładnie miksujemy, żeby uzyskać jednolitą konsystencję. Gdy masę mamy dobrze wymieszaną, odstawiamy na bok i teraz kroimy brzoskwinię na mniejsze kawałki. Pokrojone brzoskwinie wykładamy na ciasto.
Na górę wylewamy ostrożnie masę serową. Równomiernie rozprowadzamy. Na górę wykładamy teraz jeszcze prędzej powycinane ciasto. I tak przygotowane ciasto wkładamy do nagrzanego piekarnika i pieczemy około 45 minut w 160 stopniach. Mam nadzieję, że przepis Wam się podobał i że zobaczymy się w kolejnym odcinku.